Polski Instytut Naukowy w Ameryce zaprasza na kolejne wydarzenie z serii Odkrywamy ponownie. Prezentujemy wybrane archiwalne materiały przechowywane w kolekcjach Piasa w Nowym Jorku i będące polskim dziedzictwem kulturowym na obczyźnie. Materiał powstał na potrzeby zadania, kontynuacja opracowania, digitalizacji i promocji zbiorów Piasa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy tu w studio Polskiego Instytutu pana Jerzego Ptakowskiego, prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polsko-Amerykańskich i przewodniczącego Rady Naczelnej Polskiego Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych, niemieckich i sowieckich obozów koncentracyjnych. Proszę pana, gdzie pana zastał wybuch wojny z 1939 roku, wojny, która rzuciła pana na ziemię amerykańską? O życiu moim za oceanem, a nie nad Wisłą, zadecydowały wydarzenia związane z początkiem II wojny światowej. Po opanowaniu władzy przez komunistów w kraju zdecydowałem się do Polski nie wracać i podjąłem starania o prawo osiedlenia się w Stanach Zjednoczonych. Droga moja do Ameryki była długa, wiodła przez szereg etapów pośrednich, jak krótka służba w Wojsku Polskim, niewola sowiecka, Oświęcim i pobyt w Niemczech Zachodnich w charakterze DP, Displaced Person. Zaczęła się ta droga we wrześniu 1939 roku. W piątym dniu po wybuchu wojny polsko-niemieckiej wyruszyłem z Warszawy pieszo w kierunku wschodnim, szosą Garwolin, Lublin, Kowel, aby odnaleźć jakikolwiek ośrodek rekrutujący ochotników do służby wojskowej. Już koło Garwolina widziałem pierwsze ofiary barbarzyńskich nalotów niemieckiego lotnictwa. Zdruzgotane pojazdy mechaniczne i wozy chłopskie wraz z zabitymi cywilami. Pierwszy raz chowałem własną głowę przed atakiem samolotów na polu kapuścianym w Sannikach koło Lublina. Cel, który sobie postawiłem, nie był łatwy do osiągnięcia. Dopiero po przemaszerowaniu około 300 kilometrów, jakie dzielą stolicę od hełma lubelskiego, znalazłem pierwsze biuro rejestrujące ochotników. Otrzymałem tam przydział do ośrodka zapasowego 13 Dywizji Piechoty, który ulokowany był w Szpanowie, koło Równego, położonym w pięknej okolicy leśnej majątku ziemskim, stanowiącym własność księcia Radziwiła. Dywizja 13 formowana została w czasie I wojny światowej. Składała się głównie z ochotników amerykańskich. Dowodził nią generał Stanisław Haller, brat stryjeczny Józefa Hallera. W czasie II wojny światowej otrzymała przydział do armii generała Portnowskiego i toczyła ciężkie walki z Niemcami na Pomorzu Poznańskim pod Kutnem. Udział mój w kampanii wrześniowej równał się niemal zeru. Jako ochotnik z cenzusem, ten stopień przynależny był osobom z wykształceniem uniwersyteckim, przechodziłem pospieszne przeszkolenie w okolicznych lasach penetrowane uporczywie przez lotnictwo niemieckie. Nauka rzemiosła wojennego nie mogła trwać długo. Została przerwana na skutek alarmujących wiadomości nadchodzących z frontu. Rozkazem dowódcy naszego niepełnego i niedozbrojonego batalionu popchnięci zostaliśmy w morderczyń, bo prowadzony bardzo pospiesznie marsz 12-godzinny. Posuwaliśmy się, jak się później okazało, w kierunku Łódzka. Wstrząsającym dla mnie faktem było, że z niejednej wsi, którą mijaliśmy, padały wystrzały w stronę naszej maszerującej grupy. Wystrzały oddane przez lokalnych wywrotowców związanych z sympatiami z wrogami Polski. Co więcej, zauważyłem również w czasie jednego z krótkich postojów, że nawet wśród naszych żołnierzy trafiali się Ukraińcy skrycie propagujący komunizm i chlubiący się zdjęciem Lenina. W świetle tych wydarzeń rosła w moim sercu obawa, że upadek Polski jest bliski. U końca wspomnianego marszu w pobliżu Łódzka uderzyła w nas jak grom wiadomość o wkroczeniu armii sowieckiej w granice Polski pod pretekstem, by wyzwolić nas spod jarzma panów i generałów. Dowództwo nasze próbowało w tej sytuacji doprowadzić osamotniony batalion do połączenia z utworzonym przez generała Kleberga ugrupowaniem
stanowiącym jedyną poważną siłę w naszym rejonie. Do połączenia z Klebergiem nie doszło. Zostaliśmy bowiem otoczeni przez silne oddziały pancerne sowieckie i zmuszeni do kapitulacji. Po rozbrojeniu i krótkim pobycie w koszarach łódzkich, zrujnowanych bombardowaniem, wywieźli nas sowieciarze jako jeńców wojskowych przez Dolbunów na teren Rosji, do Szepietówki. Stamtąd wraz z tysiącem współwięźniów cofnięto nas do sławnego z licznych chmielarni Dubna. Byłem więc znów w Polsce. I miano nas tam użyć do budowy strategicznego odcinka linii kolejowej łączącej to miasto z Lwowem. Dzięki tym planom być może uniknąłem wysyłki do Starobielska i Katynia, a więc tragicznego losu, jaki spotkał wielu więźniów z Szepietówki. Charakteryzując krótko parudniowy pobyt w niewoli sowieckiej, podkreślić muszę niesłychany prymitywizm życia na pogranicznych terenach ZSR, jaki rzucał się nam przede wszystkim w oczy. Mieszkaliśmy w Szepietowce w długich, nieotynkowanych koszarach, mający tylko dwie wąskie klatki schodowe. Spaliśmy na betonowej podłodze, znosząc od czasu do czasu wzrok w stronę czerwonej gwiazdy wymalowanej na stropie. Myliśmy się przy jednej studni podwórzowej, a jedzenie otrzymywaliśmy raz dziennie w kuchni polowej, trzymani przez 10 godzin w ogonku. Stosunek męskiej ludności Szepietówki do nas był wrogi, natomiast starsze kobiety odnosiły się raczej ze współczuciem i sympatią. Proszę pana, w jaki sposób pan się wyzwolił z niewoli sowieckiej? To niełatwa rzecz. Po przybyciu do Dubna, gdzie miałem znajomych, zacząłem myśleć o ucieczce. Pomogły mi w tej ucieczce dwie młode robotnice miejscowej chmielarni, z którymi nawiązałem kontakt, gdy przechodziło obok naszego jenieckiego obozu, oddzielonego tylko niskim płotem od ulicy. Pomoc ta polegała na podrzuceniu mi cywilnego ubrania i przechowaniu przez jedną noc w swoim domu. Późniejsze losy związane z pobytem w Dubnie u państwa Kłosiów, przejazd z Dubna do Lwowa, a następnie przekroczenie granicy sowiecko-niemieckiej na rzece Sanie w Przemyślu związały mnie serdecznymi więzami z rodziną Stefanii i Seweryna Ronikierów, bratanek przewodniczącego Rady Opiekuńczej w okupowanej przez Niemców Polsce. Seweryn pracował przed wojną w chmielarni w Dubnie i po długich tarapatach udało nam się wspólnie przedostać spod okupacji sowieckiej do generalnej guberni. Towarzyszali nam w tych przygodach żona Sewera, kilkumiesięczny syn Michał, niańka i piesek. Wszyscy wylądowali szczęśliwie w Warszawie. W drodze z Przemyśla do stolicy zatrzymałem się na krótki pobyt w Krakowie. Odwiedziłem Wybrzeże Wiślane i Górę Wawelską w dniu 3 maja 1940 roku. Był to już Kraków okupowany przez Niemców. Głęboko polski, ale jakże już różny od tego, że na kilka lat przed wybuchem wojny rozpoczynałem studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Proszę pana, słyszeliśmy wiele, może nie wszyscy, ale my tutaj słyszeliśmy wiele, o pańskiej pracy w podziemiu Polski. Może pan nam da kilka szczegółów. Po przyjeździe do Warszawy odnowiłem natychmiast kontakty z przedwojennymi przyjaciółmi i współpracownikami ze Stronnictwa Narodowego. Przed wybuchem wojny byłem członkiem Rady Naczelnej, członkiem Wydziału Organizacyjnego Zarządu Głównego i kierownikiem organizacyjnym na województwo warszawskie i część województwa białostockiego, tejże partii Stronnictwa Narodowego. Wobec strat, jakie nasze stronnictwo poniosło już w pierwszym okresie wojny, stanowiłem dla tych, co organizacje wskrzeszali, cenny nabytek. Objąłem ponownie nadzór nad konspiracyjnymi komórkami SN w województwie warszawskim, a wkrótce awansowałem na stanowisko zastępcy kierownika organizacyjnego zarządu głównego SN. Moim bezpośrednim zwierzchnikiem był mecenas Władysław Jaworski. Obowiązki prezesa SN na kraj po wyjeździe doktora Tadeusza Bileckiego na Węgry spełniał w tym czasie mecenas Mieczysław Trajdos, były wiceprezes zarządu głównego. Na oznaczonej mi funkcji głównym moim zadaniem było opracowanie właściwych form współpracy między organizacją wojskową a podziemnymi organizacjami politycznymi.
Współpracowali ze mną w tym zakresie Zygmunt Przygocki, kierownik organizacji społecznej, i Władysław Pacholczyk, kierownik organizacji Opoczyńsko-Radomskiej. Moja działalność podziemna w stolicy skończyła się we wrześniu 1940 roku, kiedy to w drodze zebrania w Alejach Jerozolimskich, wbrew ostrzeżeniom naszych czujek, zdążałem na spotkanie wyznaczone mi na ulicy Polnej. Odbywała się w tym czasie łapanka uliczna. Aresztował mnie major SS na ulicy Suchej i odstawił wraz z tysiącami innych Polaków do kosza szwoleżerów. Można mnie było stamtąd wyciągnąć przy pomocy łapówki lub zaświadczenia, że jestem niezbędnie potrzebny dla pracy w ramach gospodarki pracującej na potrzeby administracji niemieckiej. Organizacja nasza nie była jednak w tym czasie dostatecznie informowana ani też przygotowana do takiej operacji. Zostałem więc wywieziony wraz z drugim transportem warszawskim do Oświęcimia, gdzie otrzymałem numer 4846 z czerwonym winklem i literą P, co oznaczało więźnia politycznego narodowości polskiej. A jak długo przebywał pan w hitlerowskich obozach? W obozach hitlerowskich spędziłem w sumie 4 lata i 8 miesięcy. Z tego w sam Oświęcimiu 4 lata. W obozie tym byłem jednym z założycieli podziemnej organizacji narodowej i należałem do kierownictwa tą organizacją aż do ostatniej chwili istnienia, to jest do października 1944 roku. Jestem w tej chwili jedynym spośród żyjących członków tego kierownictwa. Odeszli już wcześniej na wieczne spoczywanie Bolesław Świderski, Józef i Stanisław Mirochnowie, profesor Roman Rybarski, Piotr Kownacki, Stefan Niebudek, Jan Mozdow i Aleksander Górecki. Ostatnie 10 miesięcy niewoli obozowej spędziłem w obozie Sachsenhausen oraz w komendrówce tegoż obozu tak zwanej 8. Baubrigady SS, która składała się z około 1000 więźniów eskortowanych przez SS-manów, a używanych do pracy przy odbudowie zbombardowanych na terenie Rzeszy linii kolejowych. Więźniowie tego bałcugu, z wyjątkiem godzin pracy spędzanych na torach i dworcach, trzymani byli w wagonach kolejowych posiadających prycze i małe żelazne piecyki, zakratowane okienka i drzwi zamykane z zewnątrz przez strażników. Obwożono nas niemal po całych Niemczech, łącznie z frontem zachodnim, w trakcie bombardowań z lotnictwa amerykańskiego. Długiej listy miejscowości, w których wykonywaliśmy pracę, wymienię tu najważniejsze. Offenburg, Strasburg, Darmstadt, Kassel, Lipsk, Drezno, Pilzno, Karlowe Wary, Passau, Rosenheim, Bernau. Wyzwoliły nas z niewoli oddziały armii amerykańskiej 3 maja 1945 roku, gdy zbliżaliśmy się do granic Tyrolu. Pierwsza noc na wolności spędziłem wśród przepięknej przyrody w Alpach Bawarskich, w pobliżu słynnego jeziora Chiemsee, zanim przeniosłem się do Monachium. Proszę pana, zanim przejdziemy do okresu monachijskiego, chciałem się pana spytać jako najbliższego świadka kilka szczegółów o ojcu Kolbem. Pan był zdaje się współtowarzyszem celi nawet ojca Kolbego. Nie byłem w jednej celi z ojcem Kolbe, nie byłem nawet na jednym z nim bloku, natomiast byłem świadkiem sławnego apelu, w czasie którego wybrano na śmierć 10 więźniów w związku z ucieczką jednego ze Oświęcimiaków. I ten czas właśnie miała miejsce ta cała sprawa z późniejszym błogosławionym ojcem Kolbem. Wśród 10 wybranych na śmierć więźniów, jeden z ostatnich, Kajowniczak, płakał rzewnie i narzekał, że w ten sposób, prawda, osieroci żony i dzieci. Wówczas wystąpił z szeregu ustawionych na apelu więźniów człowiek w wieku średnim, wychudzony, zbliżył się do komendanta obozu
Zameldował mu się, bo to trzeba było powiedzieć swój numer, zdjąć czapkę, powiedzieć swój numer i stanąć na baczność. Zameldował mu się i zapytał się, czy jeżeli ktoś dobrowolnie odda swoje życie za jednego z wybranych więźniów, czy tamten będzie wypuszczony na wolność. Komendant obozu, zdumiony tym wydarzeniem, powiedział, owszem, tak, będzie wypuszczony. Wówczas ksiądz Kolbe, ojciec Kolbe, ofiarował swoje własne życie za tegoż właśnie więźnia Gelniczaka. Został osadzony w bunkrze, tam wraz z innymi więźniami spędził jeszcze cały szereg dni w lodowej zupełnie sytuacji, w warunkach niesłychanie praw prymitywnych, gdzie, jak świadczą, prawda, inni, powiedzmy sobie, świadkowie tego wydarzenia, dodawał otuchy swoim towarzyszom, prawda, niedoli i był jednym z ostatnich, który w tej celi zmarł i to nie śmiercią naturalną, ale został zgładzony przez zastrzyk fenolu, prawda, jaki esesmani wobec niego, prawda, dokonali. Przejdźmy teraz z tragicznych wspomnień z obozów do życia innego, życia pierwszego dnia i następnych dni na wolności w Monachium. Po wyzwoleniu zagrożony chorobą płuc, bo miałem już 2 płucne krwotoki w ostatnich momentach pobytu w Wałcugu, osiedliłem się pod Monachium, zdając się pod opiekę amerykańskim UNRWA. Na podstawie długich badań lekarskich stwierdzono na szczęście, że nie ma zmian tuberkulicznych w płucach i uznano, że krwotoki wywołane były jedynie osłabieniem i pęknięciem naczyń krwionośnych w płucach. Przeniosłem się po kuracji do Monachium, gdzie założyłem agencję informacyjną i współpracowałem z Komitetem Polskim, mającym siedzibę na Pince na już trasę 15, w dawnym gmachu przedwojennego konsulatu polskiego. Gdy wiadomość o tym, że ocalałem z obozów koncentracyjnych dotarła do Londynu, otrzymałem od rządu Tomasza Arciszewskiego nominację na delegata ministra spraw wewnętrznych na obszar okupacji amerykańskiej i Niemiec zachodnich. Ministrem spraw wewnętrznych był w tym czasie pan Zygmunt Berezowski, mój dobry znajomy z okresu przedwojennego. Delegatowi MSW powierzona była opieka nad ludnością polską w Niemczech na okupacji amerykańskiej oraz dział łączności z okupowaną przez komunistów Polską. Za pośrednictwem kierowanej przeze mnie siatki łączności udało się wydostać z kraju wielu zagrożonym przez NKWD i bezpiekę działaczom i ich rodzinom. Odwołany zostałem do stanowiska delegata po upadku gabinetu Arciszewskiego i mianowaniu premierem Tomaszewskiego. Do końca pobytu w Niemczech prowadziłem czynne życie społeczne i polityczne. Byłem wydawcą i redaktorem pisma Lech. Początkowo to był dziennik, a następnie tygodnik. Ukazywało się początkowo to pismo bez licencji. Gdy warunki się zmieniły i licencja taka okazała się konieczna, otrzymał ją od władz UNRWA mój najbliższy współpracownik, pan Franciszek Proch, działający w moim imieniu i z mego upoważnienia. Po wprowadzeniu nowego kursu dla marki niemieckiej akcja wydawnicza okazała się nieopłacalna i musieliśmy pismo zlikwidować. Wkrótce po tym moje starania o uzyskanie prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych dobiegły końca i opuściłem Monachium po 5-letnim pobycie w tym mieście. Byłem już w tym czasie żonaty i miałem jedno dziecko. Żona moja Maria, nazywam ją Mija, z domu Lewandowska, urodziła się w Niemczech w rodzinie Jana i Stanisławy Lewandowskiej. Teść mój był znanym przywódcą mniejszości polskiej na terenie Westfalii i zasłużonym działaczem Związku Polaków przed wojną. Pełnił funkcję administratora Gimnazjum Polskiego w Kwidzyniu na terenie Prus Wschodnich. Zanim wojna wybuchła, osadzony został przez hitlerowców wraz z całym zespołem nauczycielskim i wychowankami w obozie koncentracyjnym. Żonę moją spotkałem w Monachium. Ślub katolicki zawarliśmy w kościele św. Jerzego w tymże mieście, w dzielnicy Bogenhausen.
Pierwszym dzieckiem z tego małżeństwa był syn, którym nadaliśmy imię Roman. Dalsze dzieje wiążą się już z wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Kiedy pan przybył do Stanów Zjednoczonych? Do Stanów Zjednoczonych przyjechaliśmy z Bremen w Niemczech Zachodnich 5 listopada 1949 roku jako DP-ci. Rodzina moja składała się w tym czasie z żony Marii z Lewandowskich i jednorocznego syna Romana. Wiózł nas stary transportowiec wojskowy, generał Balu. Pogoda była mglista, ocean o tej porze roku burzliwy, kołysał gwałtownie. Większość pasażerów stłoczona w 4 zbiorowych kajutach cierpiała niemiłosiernie na morską chorobę. Kajuty mniejsze, 3- i 4-osobowe, przysługiwały tylko kobietom ciężarnym i matkom z niemowlętami. Moja żona z małym synkiem niemal cudem dostała miejsce w jednej z takich kabin. Podróż okrętem była za darmo, ale pasażerowie obowiązani byli do pracy. Malowałem wnętrze statku, nawet żona wzywana była do wynoszenia worku ze śmieciami. Tak pojęta pomoc ze strony bogatych aliantów budziła u mnie, długoletniego więźnia obozów koncentracyjnych, uczucie goryczy. Wiedziałem bowiem dobrze, że niemal w tym samym czasie amerykańskie władze okupacyjne wywoziły samolotami z Frankfurtu nad Menem worki ze złotymi zębami wyrwane przez hitlerowskich oprawców ofiarą oświęcimskich krematoriów. Pierwsze głęboko wzruszające zetknięcie z ziemią amerykańską nastąpiło w Bostonie. Czekali nas na przystani nowiutkim samochodem pan Piotr Nurczyński, nasz sponsor i mój przyjaciel ze Święcimia, a zarazem redaktor miejscowego Kuriera Codziennego, pan Władysław Szcześniak. Redagowany przez niego dziennik w języku polskim poświęcił naszym osobom obszerny artykuł powitalny. Pana Piotra nie znałem. Podpisał dla nas affidavit, to jest zaproszenie do pobytu w Stanach Zjednoczonych, wraz z zobowiązaniem, że nie będziemy ciężarem gospodarczym dla władz, czy to państwowych, czy stanowych. Podpisał z tego tylko powodu, że słyszał od Władka, że jestem dobrym Polakiem i że urodziłem się w Częstochowie, skąd Piotr pochodził. Okazało się, że dla za starych polonusów, Piotr miał około lat 70, ale trzymał się krzepko, więź regionalna miała ogromne znaczenie, a oparte o wspólne pochodzenie stowarzyszenia zachowały siłę w Stanach Zjednoczonych, a w szczególności w Chicago. Proszę pana, jakie były pana dalsze dzieje w Bostonie? Pierwsze 2 tygodnie spędziliśmy w gościnnym domu państwa Szcześniaków, znajdujący się jako młode małżeństwo dopiero na dorobku. Następnie dzięki pomocy uczynnej Polki pani Fanfara udało nam się w tym czasie wynająć skromne mieszkanko, złożone z 2 pokoi z łazienką i kuchnią, w dzielnicy Dorchester, na Dewey Street. 2-tygodniowy czynsz został zapłacony przez mego sponsora. Wynosił w sumie $20. Panu Nurczyńskiemu zawdzięczam również, że otrzymałem natychmiast pracę w fabryce wyrobów metalowych Babson Dow w Roxbury, w której Piotr wraz z bratem Władysławem byli majstrami, spędzając tam niemal całe życie. Jako płacę otrzymałem 85 centów za godzinę. Nędzne to uposażenie było o 5 centów wyższe od ustawowego minimum wynagrodzenia i traktowane jako wielki przywilej ze strony zacnego pana Piotra. Praca polegała głównie na obsłudze elektrycznych tokarek i ręcznych wiertarek. Wyprodukowane przez nas wytwory musiały być odrobione dokładnie, bo dostarczane były przeważnie na użytek firm sprzedających drobne części do aparatów radiowych i telewizorów. Cały lokal fabryczny był ponury, a maszyny były bardzo starej daty. Łatwo się rozgrzewały i psuły. Obsługa ich była ciężka, szczególnie latem. Obok kilkunastu polskich DP-sów pracowali wtedy w fabryce wyłącznie Irlandczycy i Włosi, zarówno mężczyźni, jak i kobiety. W sumie około 50 robotników. No dobrze, niech pan powie, jak pan podołał, pan jako intelektualista, dziennikarz, pisarz, jak pan podołał tej pracy fizycznej w fabryce? Przecież niesłychanie ciężka historia. Moje życie fabryczne rozpoczynało się o godzinie 8 rano odstemplowaniem karty roboczej w specjalnym zegarze. Przerwa na lunch trwała zaledwie 30 minut. Powracając z fabryki do domu,
koło 4, czasem o 6, gdy pracowałem na overtime. Przynoszony przeze mnie miesięczny zarobek w wysokości 130 do 150 dolarów z trudem wystarczał na utrzymanie 3-osobowej rodziny. Po zapłaceniu czynszu mieszkaniowego ledwie pokrywał najważniejsze potrzeby. Nie mogłem sobie pozwolić nawet na kupno płaszcza i pierwszą zimę spędziłem chodząc do pracy w lichym przywiezionym z Niemiec kubraczku. Mój posiłek południowy, lunch, składał się z butelki Coca-Cola i dużej, niczym nieurozmaiconej bułki Kaiserki. Cały nasz kapitał rezerwowy przywieziony z Niemiec w kilku skrzyń książek i starych wycinków gazetowych wynosił 50 dolarów. Marzyliśmy z żoną o chwili, w której wzrośnie do 500 dolarów. Zdawało nam się, że będziemy wówczas bogaci. Nie znalazł pan Norczyński we mnie uzdolnionego robotnika fizycznego. Zawiódł się mocno, żeś liczył, że wykształci mnie w przyszłości na swego zastępcę. Cierpiał straszliwie na widok, gdy zmęczony gorącem niemal zasypiałem nad rozpędzoną maszyną. Lękał się, że poobcinam sobie palce przy pracy na tokarkach, że uszkodzę maszynę lub, co często się zdarzało, złamie cenny świder na staromodnej wiertarce. Cenił za to moją edukację i wyrażał się bardzo pochlebnie o moich zdolnościach intelektualnych. Czasem nawet powierzał mi do rozwiązania krzyżówki, że wysyłał systematycznie na konkursy kazyciarskie. Co więcej, popierał całym sercem moje zainteresowania pracą społeczną na odcinku polonijnym. Woził mnie swoim autem do pracy, po pracy na zebrania i dzięki jego poparciu w kilka tygodni po przybyciu do Stanów Zjednoczonych byłem już sekretarzem Wydziału Stanowego Kongresu Polsko-Amerykańskiego na stan Massachusetts. Honorowym prezesem tej nadrzędnej wśród Polonii organizacji był wielce zasłużony duchowny ksiądz prałat Sikora z Salem, Massachusetts, a faktycznym prezesem był pan Piotr Grimm, przedstawiciel Starej Polonii o poglądach socjalistycznych. Proszę pana, czy zajmował się pan pracą również w innych organizacjach społecznych? Oprócz kongresu czynny byłem na to w szeregu innych organizacji. W Zjednoczeniu Polskim Rzymskokatolickim, którego prezesem był pan Kozakiewicz, w placówce Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, tak zwanym SFAP-ie, gdzie przewodniczył pan Jan Drabiński. I brałem udział w radiowej godzinie Polskie Echa prowadzonej przez Władysława i Walerię Nurczyńskich. Raz w tygodniu na falach niedzielnego programu wygłaszałem 5 do 10-minutowy komentarz o wydarzeniach politycznych. Ponadto wspólnie z moim przyjacielem z Niemiec, Karolem Jaskulskim, byłym jeńcem o flagu, założyliśmy jedno z pierwszych kół Stronnictwa Narodowego w Stanach Zjednoczonych. Dzięki audycjom radiowym nawiązałem wiele kontaktów towarzyskich. Wysłuchałem wielu słów pochlebnych na temat mojej działalności służącej podniesieniu kulturalnemu Polonii. Miałem też okazję urządzenia sprawnie na wyższym niż do niedawna poziomie Akademii Narodowych w Polskim Domu w Roxbury. Gdy po niespełna rocznym pobycie w Bostonie wyjeżdżaliśmy do Nowego Jorku, żegnano nas serdecznie, pozostawiając w naszych sercach miłe wspomnienia o tym mieście i o naszej Polonii, a w szczególności o rodzinach Szcześniaków, Norczyńskich i Maćkowiaków. Z okresu pobytu w Bostonie pragnę jeszcze odnotować jeden drobny, ale bardzo charakterystyczny epizod. Kilkanaście dni po przeprowadzeniu się do mieszkania w Dorchester przypadło w kalendarzu amerykańskie święto Thanksgiving Day. Święto to, wysoce szanowane w Stanach, nieznane było w Polsce. Można za jego odpowiednik uważać dożynki obchodzone w Polsce po wsiach z końcem lata na zakończenie zbiorów rolnych. Wczesnym rankiem w Thanksgiving Day zbudzeni zostaliśmy wizytą 20-kilkoletniego mężczyzny zupełnie nam obcego, który kiepską polszczyzną poinformował nas, że jest naszym rodakiem urodzonym już na ziemi amerykańskiej, w imieniu własnym i żony zaprosił nas na kolację z tradycyjnym indykiem. Skorzystaliśmy z radością z tej okazji i z wielkim wzruszeniem zapisaliśmy w pamięci ten piękny gest ze strony Amerykanina polskiego pochodzenia, gest zgodny z tradycją amerykańską, jak również staropolską gościnnością.